szukamy. Trzy osoby zatrzymane w sprawie śmiertelnego potrącenia 10-latka. To wojna o demokrację i media. PiS przed Trybunałem Konstytucyjnym. Już za chwilę polityczne podsumowanie wydarzeń i siódmy dzień tygodnia. 9. Nieumyślne spowodowanie śmierci i ucieczka z miejsca wypadku. Takie zarzuty może usłyszeć kierowca podejrzany o śmiertelne potrącenie 10-latka. Mężczyzna został zatrzymany kilkanaście godzin po tragedii, do której doszło w Wawrowie. Jak informuje rzecznik policji w Gorzowie Wielkopolskim, podinspektor Marcin Maludy, 26-latek miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i był pod wpływem narkotyków. Zatrzymano też jego brata i 24-letnią kobietę. Są podejrzani o utrudnianie śledztwa. Te dwie osoby były zaangażowane w ukrycie tego samochodu. On został porzucony w kompleksie leśnym. No to jest jawne działanie po to, aby utrudnić organom ścigania dotarcie do faktycznego sprawcy śmiertelnego potrącenia. Przecież te osoby doskonale zdawały sobie sprawę, kiedy ukrywały to auto, co się stało i kto siedział za sterami tego samochodu. Podejrzanego udało się namierzyć dzięki działaniom policji i sygnałom od ludzi, którzy dzwonili na komendę. Protest wolnych Polaków organizowany przez PiS i kluby Gazety Polskiej przed Trybunałem Konstytucyjnym. Politycy Prawa i Sprawiedliwości i zwolennicy partii protestowali, jak to określili, przeciwko bezprawiu, które ich zdaniem ma dotknąć Trybunału. Jarosław Kaczyński mówił o wojnie, o demokrację i niezależność. Musimy odzyskać medialną siłę po to, by w Polsce była demokracja. Chcą nas podporządkować, chcą uczynić terenem zamieszkanym przez Polaków, ale zarządzanym z zewnątrz. Demonstracja to odpowiedź na plany odwołania przez rząd sędziów dublerów. Trwają ferie zimowe, a wraz z nimi akcja Start do Nart z Radiem Z. W ten weekend jesteśmy na stacji Poniwiec w Ustroniu, gdzie pogoda niemal wiosenna. Dzięki Radiu Z atrakcje mogą znaleźć zarówno narciarze, jak i ci, którzy od białego szaleństwa wolą inne aktywności. Jesteśmy fanami Radia Z i chcieliśmy zobaczyć, jak tutaj bawią się wszyscy na Poniwcu. Bardzo pozytywne. Powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony po dwóch zjazdach. Fajnie, fajna pogoda jest, ładnie jest. Zachęcamy, przyjeżdżajcie tutaj wszyscy. Miłego dnia dla wszystkich słuchaczy Radia Z. Na Poniwcu jesteśmy od 10 do 15 w Radiu Z. Już teraz siódmy dzień tygodnia. Zapraszam, Andrzej Stankiewicz. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. A dziś moimi Państwa gośćmi są pani Marcelina Zawisza z Lewicy. Dzień dobry. Pani Małgorzata Paprocka, kancelaria prezydenta. Dzień dobry Państwu. Pani Mirosława Stachowiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Pan Adam Jaruba z Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Pan Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Tuż przed drugą rocznicą napaści Rosji na Ukrainę zaczyna się znowu gorąco, zwłaszcza wokół pomocy Zachodu dla Ukrainy. Zacznijmy od najnowszej informacji, wystąpienie Donalda Trumpa, który idzie jak taran po nominację Republikanów w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych na wiecu w Karolinie Południowej. Donald Trump zrelacjonował rozmowę z jednym z szefów państw NATO, nie wymieniając jednak jego nazwiska. Ten przywódca zapytał Donalda Trumpa, kiedy Trump był prezydentem, czy jeśli kraje europejskie nie będą wydawać tyle na wojsko, ile powinny wydawać, czyli 2% PKB, to w razie ataku Rosji Stany Zjednoczone przyjdą z pomocą. Posłuchajmy, co powiedział Donald Trump, wspominając tamtą rozmowę. The president of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay, you're delinquent. He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. Nie dość, że nie pomógłbym, to jeszcze angielskie słowo to encourage, czyli zachęcałbym Rosjan, by robili co chcą. Pani Małgorzata Paprocka, pani minister, bo prezydent Andrzej Duda za prezydentury Donalda Trumpa podkreślał szczególne relacje, nie tylko polsko-amerykańskie, ale swoje osobiste z Donaldem Trumpem. Kilka dni temu pan prezydent Andrzej Duda zapytany o te kolejne wypowiedzi Donalda Trumpa, takie pokazujące dystans wobec pomocy dla Ukrainy, bo to jest kolejna z tego typu wypowiedzi kwestionująca NATO i pomoc Ukrainie. Pan prezydent Andrzej Duda powiedział, że
zawsze było tak, że kiedy Donald Trump coś obiecał, to to było dotrzymane. Czyli mam traktować to, co przed chwilą powiedział, też taką, jako taką obietnicę, którą Donald Trump spełni, jeżeli zostanie prezydentem? Pan prezydent w tej wypowiedzi mówił też, że Donald Trump ma swoje ogromne doświadczenie biznesowe i jest bardzo twardym politykiem. Jak kiedyś wcześniej bardzo twardo negocjował, tak i dzisiaj na takich stanowiskach stoi. I myślę, że ta wypowiedź znamy tylko ten fragment tutaj w jakimś kontekście osadzonym, ale tak go odczytuję. To, co powinno Polskę cieszyć i to, co jest z naszego punktu widzenia najistotniejsze, to poziom wydatków naszych własnych na zbrojenia. Ponad 4% PKB i pan prezydent, no tu pewnie to nie jest ten moment, panie redaktorze, żebyśmy powtarzali cały kontekst zbrojeniowy Polski. Oczywistym jest, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest kluczowy. W Stanach trwa wyścig prezydencki i oczywiście są ogromne emocje. To jest sprawa w tym sensie wewnętrzna Stanów Zjednoczonych, że to Amerykanie wybiorą następnego prezydenta. Z naszej perspektywy i tak jak ktokolwiek by w Stanach nie rządził, to dla nas ten sojusz jest absolutnie sprawą kluczową. Dobrze, ale wie pani, ja nie pytam o wynik wyborów amerykańskich, jeżeli chodzi o naszą opinię na temat tego, kto powinien być prezydentem Stanów Zjednoczonych. Raczej zastanawiam się, co się stanie, jeżeli Trump zostanie prezydentem, jeżeli on w kampanii mówi tego typu rzeczy. Nie tylko kwestionujące, czy domagające się od sojuszników większych nakładów na NATO. To wiemy, bo zawsze to mówił. Natomiast mówiące, generalnie nie będziecie płacić, to niech Rosja robi z wami co chce. No, to jest rodzaj sojuszu, czy my sobie kupujemy poparcie Stanów Zjednoczonych za prezydentury Trumpa? Panie redaktorze, myślę, że to jednak nie jest kwestia kupowania, bo to jest kwestia naszego bezpieczeństwa i tego, jak inwestujemy. Pani minister, przy naszym położeniu geopolitycznym, to my musimy być przede wszystkim odpowiedzialni za swoje sprawy. Ale panią nie niepokoją takie słowa? Panie redaktorze, no trudno, żeby nie niepokoiły, natomiast myślę, że trzeba by wysłuchać też całego kontekstu tej wypowiedzi. Myślę, że tu szczególnie państwo posłowie, startujący przecież w kampaniach różnego rodzaju, doskonale wiemy, że jest pewna dynamika kampanii i pewna ostrość retoryki. Natomiast pani redaktorze, kwestionowanie sojuszy pani przez redaktorze, ale sojusz, człowieka, który był i chce być znowu najważniejszym politykiem na świecie. Ale pani redaktorze, w jakich ramach spełniamy sojusz? Oczywiście artykuł 4, artykuł 5 to jest kluczowa sprawa ze względu na sojusznicze zobowiązania, ale tymi zobowiązaniami są również nakłady czynione na zbrojenia. No nikt tego też nie kwestionuje. Dobrze, w ramach traktatu natowskiego. Pani Mirosława Stachowiak-Różecka, pani to nie niepokoi, bo jedną rzeczą jest retoryka, natomiast drugą rzeczą są pewne konkretne działania Donalda Trumpa jako prezydenta, a teraz także jako lidera republikanów, na przykład z dużymi trudami w powtarzanych głosowaniach dopiero amerykański kongres zaczął pracę nad kolejnym pakietem pomocowym dla Ukrainy. Republikanie to blokowali. Ja tylko dodam, że rzecznik Białego Domu po tej wypowiedzi Trumpa powiedział, że zachęcanie morderczych reżimów do inwazji na naszych najbliższych sojuszników jest przerażające i szalone. Pani Mirosława Stachowiak-Różecka. Niepokoi mnie i oczywiście nie wszystko da się usprawiedliwić ekscentrycznością Donalda Trumpa. Szczerze mówiąc, bardzo współczuję Amerykanom, jeśli rzeczywiście znowu staną przy wyborach i będą się mierzyć w najbliższym czasie z takimi wyborami, jakie się zapowiadają. Oczywiście rozumiem. Na panią uważa, że prezydentura Trumpa byłaby szkodliwa, kolejna prezydentura. To znaczy zależy... Z naszego punktu widzenia. Dobrze, ale moment. Oczywiście zależy, tu w nawiązaniu do pani minister, zależy to od tego w dużej mierze. Powtarzam, niepokojące. Natomiast oczywiście, że trzeba brać poprawkę na to, że to może być teraz pokazywanie, prawda, przed Amerykanami jakiejś swojej postawy wobec tego, czy Ameryka jest ważniejsza, czy jakieś inne sprawy. Donald Trump oczywiście, że zawsze, jak był jeszcze prezydentem, apelował o to, że NATO to nie tylko Ameryka i że na przykład państwa europejskie muszą zacząć rozumieć, że także muszą wydawać pieniądze na własną obronność, zbrojenia i wojsko, bo to nie jest ale tak, że Ameryka załatwi dalej, za nich dalej, mówi, nie będziecie wszystko. Płacić, to niech Rosja zrobi dobrze, z wami, co chce. Jeśli pan pozwoli, jeżeli to jest komunikat, który tylko właśnie jakby ma w sobie zawierać tą zachętę do tego, że musimy być odpowiedzialni również sami za siebie, okej, okay, ale to tak jak wybrzmiało, jak zostało zacytowane i w tym kontekście, w tym fragmencie, który widzieliśmy, powiedziane w taki sposób, że
niemal zachęca Rosję, róbcie co chcecie z naszymi sojusznikami, jeśli nie będą płacić, no to oczywiście, że jest zatrważające, niebezpieczne, niepokojące. No i tu jakby no, trzeba zobaczyć, co będzie dalej, ale to jest kierunek, który w taki sposób będzie wyznaczał Donald Trump. No to jest coś, czym powinniśmy się po prostu martwić. Koalicja Obywatelska. Znaczy te ostatnie godziny w ogóle tego, co się dzieje, bo są bardzo niepokojące. Najpierw wysłannik Trumpa u Putina. Mówimy o dziennikarzu prawicowym Takerze Carlsonie, który jako pierwszy dziennikarz z zagranicy, z zachodu rozmawiał z Putinem po inwazji na Ukrainę. To jest człowiek, który otwarcie wspiera Donalda Trumpa, mówi o Takerze Carlsonie. I pewnie także dlatego Putin z nim w ogóle rozmawiał, bo innym mediom odmawiał. Tak, tak, ale on też często się wypowiadał na temat sfałszowanych wyborów, powtarzał tą narrację Trumpa. On był krytyczny wobec pomocy Ukrainie. Tak, popierał Trumpa, pojawił się u Putina. Tam dużo było przecież mowy o NATO. Tam między innymi Putin wprowadzał w błąd w wielu sprawach i kłamliwie mówił o Polsce, ale też mówił o tym, że są bazy NATO na Ukrainie. Przecież tam baz NATO nie ma, ale o NATO się dużo wypowiadał i relacjonował jakieś swoje rzekome rozmowy z byłymi prezydentami Stanów Zjednoczonych. I tutaj nagle się pojawia ten wątek, który no musi mrozić i dawać do myślenia, dlatego że mówi wprost: nie będziecie płacić, nie będziemy was bronić. Będę zachęcał, żeby Stany Zjednoczone, żeby Rosja mogła uderzyć w jakiś kraj NATO. Czy ja uważam, on tak dosłownie nie powiedział. Uważam, że racją stanu demokratycznego świata jest zrobić wszystko, żeby Trump nie wygrał tych wyborów. Dlatego, no że wygra... to nie my decydujemy. Decyduje amerykańskie społeczeństwo. Pytanie, jak my się jesteśmy w stanie na to przygotować. To znaczy zrobić wszystko. No. Wie pani, zdaję sobie sprawę z tego, że po tym, co robi Trump, co mówi, oby nie, ale może być dużo gorszej sytuacji za rok, geopolitycznej. Bo Trump wystawia bezpieczeństwo na sprzedaż. I kogoś, kto będzie stać, będzie to bezpieczeństwo mógł mieć. On zresztą tego już dawno nie ukrywał, ale w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę i tego, że jesteśmy państwem frontowym, ma to szczególne znaczenie. Wydaje mi się, biorąc te dwie rzeczy pod uwagę i tą wczorajszą wypowiedź w Karolinie Południowej i ten dziennikarz, który przecież nie bez przypadku się tam pojawił, bo wiadomo, że to był pierwszy wywiad z zagranicznym dziennikarzem od 2 lat, wydaje mi się, że największą inwestycją Putina jest Trump, po prostu. I to jest bardzo niepokojące. Więc warto to podawać dalej. O tym mówię, żeby każdy sobie zdawał sprawę, co się może wydarzyć, jeśli Trump zostanie prezydentem. Zaraz przejdziemy, drodzy państwo, jeszcze do sytuacji w Polsce, do sytuacji obronnej w Polsce. Pana Adama Jurubasa chcę zapytać też także w kontekście tego wywiadu Putina dla Takera Carlsona, bo Putin... Właściwie najważniejsze zdanie, które powiedział z naszego punktu widzenia, brzmiało tak: nie interesuje nas inwazja na Polskę, Łotwę czy gdziekolwiek indziej, mówił o krajach NATO. Dlaczego mieliśmy to robić? Po prostu nie mamy w tym żadnego interesu, to po prostu sianie paniki, tylko że ja przypominam, że podobnie mówił przed inwazją na Ukrainę i powiedział jeszcze jedno zdanie, być może nawet jeszcze ważniejsze, że wyobraża sobie taką operację tylko w jednym przypadku, jeśli Polska zaatakuje Rosję, ale przypomina także, że to Putin stwierdził, że Ukraina go zaatakowała w roku 2014 i w roku 2022. A zatem to od Putina zależy definicja tego, kto i kiedy go zaatakował. Oraz powiedział w tym wywiadzie, że to Polska zaatakowała Niemcy i dlatego Hitler najechał Polskę. Tak, zobaczcie, tam jest, naprawdę... to był długi wywód historyczny, który pokazywał, że Ukraina jest sztucznym państwem, że to w ogóle nazwa Ukraina to została wymyślona przez Polaków, którzy okupowali ziemie ruskie. Cały wywód historyczny, któremu Carlson w ogóle nie przeciwstawił. Panie redaktorze, pseudohistoryczny. No, myślę, że tak to trzeba raczej postawić, bo tam z historią to właśnie niewiele było wspólnego. Ale wszystko było łącznie z tym, że Carlson otrzymał na pamiątkę kopię listu przywódcy powstania kozackiego Bohdana Chmielnickiego, w którym miał apelować o poparcie Moskwy w wojnie, o wzięcie pod opiekę ukraińskich ziem przez cara, żeby się schronić przed Polską. No, generalnie łącznie było z tym, że to Polska właściwie odpowiada za wybuch II wojny, bo Polska zajęła Zaolzie podczas inwazji III Rzeczy na Czechosłowację. W związku z tym pakt Ribbentrop-Mołotow miał uzasadnienie. Więc bardzo dużo było o Polsce, dlatego to zdanie, że właściwie nic nam nie grozi, nie uspokaja, szczególnie Adam Jurubas. To, co jest bardzo niebezpieczne dla nas, to takie zbliżanie narracji i Putina, i Trumpa. Takim wspólnym mianownikiem jest Europa, te kraje nieodpowiedzialne, same proszą się o kłopoty, bo Putin to przecież jest mądry przywódca, który nie popełni zbrodni, tak nigdy nikogo nie zaatakował. I rzeczywiście ten wywiad Takera Carlsona, jeśli zestawimy z tą wypowiedzią Donalda Trumpa, to rysuje taki obraz rzeczywiście, że
pewnie i są tu komunikaty z perspektywy Putina, które miały wybrzmieć do elektoratu rosyjskiego, no ale też takie pokazanie... Ale do zachodniego także. Do zachodniego także, do amerykańskiego także. I jest to rzeczywiście bardzo niebezpieczne dla nas, bo może stanowić też pokusę dla Putina, żeby testować jedność NATO, tak? Mamy sytuację zapisane w traktacie, automatyzm artykułu 5. Natomiast jeśli czytać dosłownie... Ale to prezydent Trump, czy teraz kandydat Trump, zapowiedział, że nie będzie respektował. Zakwestionował właśnie cały traktat NATO. Chcę o tym powiedzieć. Mamy plany ewentualnościowe, które rozpisują algorytm postępowania w takich sytuacjach. Natomiast na wypadek dzisiaj ataku. Dzisiaj brzmi to tak, jakby Donald Trump powiedział, mamy tam jakiś traktat, co prawda, ale to ja się będę wtedy zastanawiał, jak zareagować, więc to rzeczywiście jest sytuacja bardzo poważna i pytanie, co my możemy teraz zrobić? No przede wszystkim powinniśmy się przygotować. Mamy, jak Marek Budzisz mówi, okres takiej pauzy strategicznej. Być może niektórzy mówią 3-5 lat do jakichś potencjalnych dalszych kroków Putina w Europie. Powinniśmy wzmacniać swoją pozycję w Europie, w tej europejskiej nodze NATO, w Unii Europejskiej, wzmacniać Ukrainę. To jest dzisiaj strategiczny nasz... Czy pan uważa, że Unia powinna budować własną niezależność taką militarną, czy wzmacniać swoją niezależność militarną od Stanów Zjednoczonych? Powinniśmy być przygotowani na rozmaite scenariusze. Dyskusja tak zwanej autonomii strategicznej wywołuje pewną nerwowość również w Polsce. Stany Zjednoczone powinny być strategicznym naszym partnerem i trudno sobie wyobrazić efektywną obronę, nawet wsparcie Ukrainy bez roli Stanów Zjednoczonych, ale powinniśmy również przewidywać już dzisiaj scenariusze, w których Donald Trump zostaje prezydentem i te nieodpowiedzialne, kampanijne wypowiedzi w jakimś zakresie się materializują. Politycy różne niemądre rzeczy wygadują w kampanii, ale to jest bardzo niebezpieczna zapowiedź, którą powinniśmy na poważnie też brać. Pani Marcelina Zawisza, może to jest tak, że my prędzej czy później, jeżeli Trump dojdzie do władzy i zmienią się władze w kilku krajach Unii Europejskiej, zostaniemy sami w naszej woli pomagania militarnego i finansowego Ukrainie, bo przecież co będzie w Niemczech, we Francji, kto wie? My przede wszystkim jako lewica długiego już czasu mówimy, że musimy zapewnić Polsce bezpieczeństwo na dwie nogi. Z jednej strony to musi być NATO i oczywiście tutaj nikt nie podważa, nie poddaje tego w wątpliwość, ale z drugiej strony to jest kwestia europejskiej armii, która mogłaby tutaj w tym pierwszym rzucie zapewnić po prostu bezpieczeństwo. Czy dla mnie martwiące jest to, że Trump traktuje NATO jako armię najemną. Znaczy, jeśli zapłacisz, to będziemy, a jeśli nie, to pan, nie. Bo nie do końca, takie... jeżeli zapłacisz za swoje bezpieczeństwo, jeżeli dołożysz się do wspólnej kasy tyle, ile powinieneś, no to wtedy będziemy cię bronić. No tak, tylko mówię. Generalnie z perspektywy również interesów Stanów Zjednoczonych jest zapewnianie tego bezpieczeństwa i mówienie tego typu jakby deklaracji, to słowo encourage, tak? To znaczy generalnie jakby zachęcanie do tego, żeby się tutaj rozliczać z tymi, którzy nie mają odpowiedniego poziomu finansowania armii. Znaczy, no to jest naprawdę niebezpieczne, bo to jest takie wataszkowate podejście, tak? To znaczy generalnie będę zachęcać waszego głównego wroga do tego, żeby groził wam, żebyście wy przeznaczali środki na armię. Ale wracając, to znaczy generalnie ja naprawdę boję się tego, co będzie, jeśli Trump wygra te wybory i zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, ponieważ z perspektywy Polski, jeśli Stany Zjednoczone przestaną wspierać Ukrainę i sytuacja na Ukrainie się radykalnie pogorszy, to pogorszy się również polskie bezpieczeństwo i muszę przyznać, że to jakby w połączeniu z tą deklaracją, która dzisiaj pada, to z perspektywy Polski wszystkie te wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości odnośnie Donalda Trumpa powinny być zweryfikowane i powinna być wzięta poprawka w związku z tym, co teraz się dzieje. My nie możemy sobie pozwolić jako Polska, jako kraj przyfrontowy do tego, żeby tolerować tego typu wypowiedzi, żeby traktować je po prostu... Jeśli pani minister mówi, że jakby nie zna pełnego kontekstu, ja rozumiem, bo to padło w nocy, więc jakby to też jakby chciałabym, żeby Polski... Ale tak to byłoby kwestionujące sens NATO, czy zachęcające Rosję do uderzenia, no wiadomo, gdzie ono może uderzyć. No są kraje graniczne. Oczywiście. Rosji, to jest dlatego Prybałtika i Polska. To, czego bym wymagała, to tego, żeby pan prezydent zapoznał się z pełnym kontekstem tej wypowiedzi i również stosownie zareagował. To znaczy sytuacja, w której jeden z głównych kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych, który jest krajem, który ma tutaj bardzo duże przełożenie na kwestie bezpieczeństwa w naszym
naszym regionie, no musi być jakaś reakcja. Drodzy Państwo, ja mam jeszcze jedną propozycję. Posłuchajmy Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra obrony, wicepremiera na Komisji Obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił taki audyt po rządach Prawa i Sprawiedliwości w armii. Przypominam, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości po ataku Rosji na Ukrainę powstała ustawa o obronie ojczyzny. Minister Błaszczak twierdził, że tworzy nowe jednostki, które były likwidowane za rządów PO-PSL i że armia docelowo ma sięgnąć 300 tysięcy ludzi, a plany, te plany przygotowywane przez poprzednią władzę na wypadek ataku Rosji na Polskę, które w jednym z wariantów zakładały obronę na linii Wisły, były uznawane za linię zdrady Tuska, więc teraz Kosiniak-Kamysz podsumowujący, audytujący to, co Prawo i Sprawiedliwość robiło w obronności. Bardzo proszę. Funkcjonujemy w oparciu o kilka dokumentów. Po pierwsze, najważniejszym jest Konstytucja Rzeczpospolitej, ale w obszarze bezpieczeństwa. I pomimo, że od rosyjskiej otwartej agresji militarnej na Ukrainie miną 2 lata już za kilkanaście dni, nadal nie mamy aktualnych, podstawowych dokumentów strategicznych i planistycznych. W ciągu ubiegłych 2 lat nie podjęto nawet prac nad aktualizacją lub wydaniem nowej strategii bezpieczeństwa narodowego, która jest z roku 2020. Niestety nie wszystkie te jednostki, które były zapowiedziane, nie wszystkie te działania, które były tak pięknie opowiadane, czy zwiększanie liczebności armii, nie przyłożyło się też w żaden sposób na zwiększenie zdolności operacyjnych. Nie zwiększyły tych zdolności również ogłaszane decyzje o formowaniu kolejnych nowych jednostek wojskowych, z których większość jest w wielu miejscach jedynie punktem na mapie. Drodzy Państwo, to ja to doprecyzuję językiem bardziej publicystycznym. Chodzi o to, że nie mamy najważniejszego dokumentu dotyczącego polskiej obronności. On nie został zmieniony po inwazji. I po drugie, minister Błaszczak, tak twierdzi Kosiniak-Kamysz, twierdząc, że buduje nowe jednostki, tak naprawdę przenosił żołnierzy z jednostek już istniejących. I minister Kosiniak-Kamysz jeszcze na tym wystąpieniu w parlamencie, w Sejmowej Komisji Obrony, przedstawił także zdjęcia. Te punkty na mapie to są po prostu łąki, gdzie teoretycznie mają powstać, czy miały powstać nowe jednostki, a są tam wciąż łany lub zalega śnieg. Pani Władysława, proszę, pani Mirosława Stachowiak-Różecka, no to pani poseł, no to was kompromituje, jeżeli to, co mówi Kosiniak-Kamysz jest prawdą, a tak jak mówię, pokazuje zdjęcia i odwołuje się do konkretnych dokumentów, których nie ma. Pan Kosiniak-Kamysz przede wszystkim na wstępie zauważył, że ten audyt dopiero zaczynają i że mają wstępne wnioski, podsumowania i dobra, że ale on jeszcze albo trwa, jest więc trawy, naprawdę, albo jest tam panie redaktorze, więc spokojnie niech sobie ten audyt przeprowadzi i jak już skończy, będziemy to podsumowywać. Natomiast na tej komisji moim zdaniem były dużo istotniejsze rzeczy i deklaracje, co też muszę powiedzieć doceniam, czyli na przykład właśnie, skoro jesteśmy przy Trumpie i jego słowach o NATO, pan Kosiniak-Kamysz rzeczywiście potwierdził, że ten sojusz natowski i relacje Polski będzie oczywiście dobrze, ale podkreślał też wagę współpracy wewnątrz Unii Europejskiej. Dobrze, pani poseł. Że będzie tą politykę, którą rozpoczął Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi tak, o uchwalenie Polski. Jeśli pani pozwoli. Tak. Chwalił też Wojska Obrony Terytorialnej, powiedział, że dokładnie zmienił na ich temat zdanie. Właśnie. No dobrze, ale chwalił Wojska Obrony Terytorialnej, ale pokazał łany traw tam, gdzie minister Błaszczak twierdził, że buduje jednostki. Powiedział, że żołnierze są przenoszeni z istniejących jednostek do tych podobno nowo tworzonych, a zatem nie zmienia się liczebność armii, ani realnie ale siła. Ale w tym czasie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło w Polsce, rzeczywiście cała ta kwestia dotycząca obronności, przypomnę, że likwidowane były jednostki, nie było potrzeby, ale żeby wzmacniać armię. To my utworzyliśmy obronę terytorialną, o której państwo mówiliście, armia Antoniego Macierewicza, zwiększyliśmy liczebność wojska. Rzeczywiście stworzyliśmy taki grunt i przekonaliśmy przede wszystkim Polaków, że kwestia obronności jest najważniejsza. Kiedy państwo przed chwilą rozmawialiśmy o Trumpie i mówiliśmy o tym, że prawda, no, cytowaliśmy słowa Trumpa, no to chyba jest jasne, że tak naprawdę najważniejsza jest zdolność nasza własna rozumiem do obrony i to a inwestowanie ja w armię jest Kamysza, absolutnie mówię, niezbędne. Nie mamy, no pani poseł, nie mamy strategii bezpieczeństwa narodowego niech po skończy ataku Rosji jest na Ukrainę. Jest jeszcze gorzej, bo nie mamy też obrony cywilnej. I wtedy dokładnie będziemy podsumowywać. No, w moim odczuciu strategia i planowanie tego, co chcemy robić, jak się bronić, jest oczywiste, czytelne i mówiliśmy o tym przez
jest ten cały czas. Pani minister Małgorzata Paprocka, która ze sprawami obronności w Kancelarii Prezydenta często ma do czynienia, to jak to jest z tą strategią, pani minister? Panie redaktorze, myślę, że tutaj trzeba pewnego małego odkłamania dokonać, dlatego że strategia bezpieczeństwa oczywiście jest dokumentem istniejącym. Ale jest, jest to dokument z 20 roku, ale to jest dokument na ogromnym poziomie ogólności. Strategia bezpieczeństwa liczy 30 kilka stron. Panie redaktorze, że wojna w Ukrainie tego nie zmieniła? Panie redaktorze, sekundkę, zaraz do portu zaraz dopłynę. To są bardzo ogólne kwestie, kluczowe, związane z modernizacją armii, ze zwiększaniem, ale tam są również kwestie energetyczne, kwestie tożsamości, dziedzictwa narodowego. To jest dokument bardzo poważnie ramowy. Natomiast kwestie strategiczne, planowania, to są dokumenty, mówiąc wprost, w najwyższych klauzulach jawności i ani pan... Tajności oczywiście. I ani pan premier Kosiniak nie będzie o tym mówił w formule komisji jawnej, ani z całym szacunkiem dla państwa i naszych słuchaczy, to również nie jest to forum. Po to, co mogę powiedzieć z całą mocą, po inwazji Rosji na Ukrainę, tej sprzed 2 lat, państwo wykonało ogrom zadań, również w klauzulach, w związku z tym też bardzo ogólnie na ten temat mogę mówić, również z ćwiczeniami najważniejszych osób w państwie. I kwestia przełożenia tego na dokumenty strategiczne to jest jedno. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę państwa na jedną kwestię, czyli projekt ustawy, który pan prezydent złożył w sierpniu do laski marszałkowskiej. Z oczywistych względów ta ustawa nie została przeprocedowana. Bo się skończyła kadencja. W tej chwili trwają uzgodnienia i to też patrząc tutaj w stronę pana Jurbasa, jesteśmy po kilku spotkaniach. Na poziomie pana prezydenta z panem premierem, czy kolegów z BBN-u, z kolegami z ministerstwa, współpracownikami z ministerstwa, czy ze sztabu generalnego. To jest kwestia właśnie ukierunkowana na ułatwienia i planowania z jednej strony, ale również, proszę państwa, czasy się zmieniły, to jest jasne. Wojna się toczy zupełnie inaczej. Tutaj w tej naszej dyskusji pominęliśmy jeszcze kwestie chociażby cyberwojsk, które stoją na niezwykle wysokim Dobrze, poziomie. Ale czego to dosyć Więc ta ustawa, te zmiany ogromne, planowania i współpracy najważniejszych instytucji państwowych w razie jakiejś sytuacji wyjątkowo trudnej. Mamy oczywiście ramy konstytucyjne. Trzeba powiedzieć wprost, one dzisiaj wydają się niezmienialne, ale jest kwestia wykonania ich potem na poziomie decydentów. Pani się interesuje sytuacją w armii. Jak pani widziała ministra Kosiniaka-Kamysza, który podawał nazwy miejsc, gdzie miały być jednostki i pokazywał zdjęcia pustych łąk, to nie robiło to na pani wrażenia? Panie redaktorze, możemy zestawić takie działanie pana ministra, ale możemy to zestawić ze wspomnianymi wojskami obrony cyberprzestrzeni. Możemy to zestawić z ogromnym zaangażowaniem obywateli WOT, a przede wszystkim możemy to zestawić z tymi inwestycjami, które zostały poczynione. Panie redaktorze, nikt nie mówi, że w 2 lata da się armię zmodernizować po dziesiątkach lat zaniedbań. To jest niemożliwe. Natomiast wydaje się, chociażby patrząc z perspektywy tego, jak toczyły się prace nad ustawą o obronie ojczyzny, że tutaj, w tym temacie był konsensus. Nikt nie mówi, że jest wszystko zrobione, panie redaktorze, ale też można to zestawić z działaniami ministerstwa dziś ukierunkowanymi na tworzenie telefonów zaufania. To panie redaktorze, zawsze możemy jakiś żart wokół tego wprowadzić. O porozumieniu ponadpolitycznym, to ja przypominam linię zdrady Tuska z kampanii wyborczej, czyli sugerowanie, że za rządów PO-PSL była gotowość do oddania połowy Polski w ruskie łapy. Panie redaktorze, niestety nie naciągnie mnie pan na rozmowę na temat planów strategicznych w klauzulach ściśle tajnych. Proszę wybaczyć. Ale panie redaktorze, ale oczywistym jest, że obywatele mieszkający na wschodzie, na terenach przygranicznych, jeżeli pojawiają się takie informacje, mają święte prawo czuć się absolutnie zagrożeni. To te zdjęcia, które wicepremier Kosiniak-Kamysz informacja pokazał, o bronieniu każdego centymetra ziemi. Ale ta informacja, te zdjęcia, które Kosiniak-Kamysz pokazywał, to były właśnie jednostki, które miały powstać na wschodzie, a tam są łąki, konsekwentnie o tym mówi. Jeśli już pierwsze ustalenia, wstępne ustalenia audytu pokazują brak tak kluczowych dokumentów w obszarze bezpieczeństwa, obronności, doktryny wojennej, kompletnie, jak pan redaktor wspomniał, nowych warunkach. Państwo, strategia jest jednym z dokumentów, których nie ma. No, Kosiniak wymieniał kilka, nie wchodzimy w detale. Dokładnie. Chcę zwrócić też uwagę na kwestię oprzyrządowania nowej ustawy o obronności, o obronie ojczyzny, która zniosła ustawę o obronie cywilnej. Nie ma części rozporządzeń. 16 rozporządzeń, które tak naprawdę powinny pokazać,
kto jak czym się zajmuje w momentach kryzysowych. Tego nie ma. Więc mamy dzisiaj, za moment te propozycje będą, są dyskutowane na linii Ministerstwa Obrony, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Natomiast no, niestety straciliśmy bardzo dużo czasu. Minister Błaszczak zajmował się fotografowaniem na tle tych łąk, opowiadaniem, jak tutaj będą duże jednostki powstawać. I mówimy, że na skutek jakichś przesunięć, policzenia administracji do, na stan służb wojskowych zwiększa nam się armia, ale w zeszłym roku mieliśmy rekordowe odejścia ze służby. Ponad 9 tysięcy ludzi. To są rekordowe wskaźniki, więc dzisiaj czeka nas naprawdę bardzo duża praca. Reforma systemu dowodzenia, zakupy zbrojeniowe. Chcemy kontynuować wiele decyzji, które zostały podjęte, bo dzisiaj nie sztuka robić na tym, nie trzeba robić na tym polityki, ale te słuszne zakupy, które zostały zaprogramowane, będą kontynuowane. Chcemy, żeby 50% zamówień było realizowanych, też te, które mogą być w ramach systemów offsetowych, w polskich zakładach. To jest wielkie wyzwanie i tutaj mam nadzieję uda się uzyskać jakiś konsensus. Czy wy jako PSL, Kosiniak-Kamysz, jako wicepremier obronności podtrzymujecie ten kierunek, który wskazał Prawo i Sprawiedliwość, rozbudowy armii do 300 tysięcy żołnierzy? Nie wiem, czy to będzie 300 tysięcy, czy 250. Kwestia przejrzenia tego, co dzisiaj zakwalifikowano do tych 200 tysięcy, które rzekomo jest. Według mnie faktyczne siły, które mogą być zaangażowane na polu walki, są kilka razy mniejsze. A proszę, czy wy rozważacie powrót do poboru w jakiejś formie? Dzisiaj status jest taki, że pobór jest zawieszony. Na dzisiaj nie ma takich decyzji. Sytuacja na pewno w planach, w doktrynie, A przeszkolenia wojskowe, wie pan, bo może jest tak, że my potrzebujemy przeszkolenia wojskowego mężczyzn, kobiet albo uczniów liceów. Nie wiem, zastanawiam się, może to jest jakiś... Zdecydowanie tak, już wiemy chociażby, że w programie w szkołach będziemy uczyć, będzie to element wychowania społecznego, obronnego, właśnie udzielanie chociażby pierwszej pomocy, więc holistycznie patrząc na wydolność systemu obronnego, obrony cywilnej, trzeba doskonalić każdą formację społeczną, właśnie, strażaków. Czy my mamy, pani Marcelina Zawisza, czy my mamy obronę cywilną? Nie mamy niestety. To jest właśnie problem tej ustawy, o czym wspomniał już pan Jarubas, że ustawa o obronie ojczyzny wygasiła obronę cywilną. I my, ale do tej pory, pani, to też była do jakiegoś stopnia fikcja, bo straż pożarna zawodowa, z całym szacunkiem dla straży pożarnej, dowódca straży pożarnej po prostu był szefem obrony cywilnej. Ta obrona cywilna była herlawa, mówiąc delikatnie. Tak, my jako partia Razem wyszliśmy z kompleksową propozycją, jak zorganizować obronę cywilną w takiej podstawowej formie, ale też mówimy o rzeczach dookoła. I teraz jeśli chodzi o tą podstawową formę, to muszą być po prostu koordynatorzy, musi być po prostu struktura, hierarchia, ale to musi być wyspecjalizowana jednostka. To znaczy, to nie może być tak, że to jest dodatkowe zajęcie dla kogoś, tylko to musi być naprawdę działanie, które jest zautomatyzowane, które zapewni bezpieczeństwo. Nie mamy schronów, nie mamy bezpieczeństwa cywilów. Znaczy, to jest sytuacja, która jest naprawdę absurdalna. Ludzie nie wiedzą, gdzie mieliby się schować, gdyby coś się wydarzyło. Ja pamiętam, że po wybuchu nie mamy ścieżek ewakuacji wyznaczonych, panie redaktorze. Schronów, ale nie słyszę o jego rezultatach. My również. Nie ma ścieżek ewakuacji. To jest ta sytuacja, która miała miejsce między innymi w Ukrainie, że przez to, że Ukraina nie wyznaczyła ścieżek ewakuacji, nie można było bezpiecznie ewakuować ludności, ponieważ zgodnie z prawem międzynarodowym, jeśli tych ścieżek ewakuacji nie ma wyznaczonych, to generalnie to zawieszenie broni nie musi obowiązywać. Znaczy, my naprawdę potrzebujemy bardzo intensywnej pracy nad ustawą o obronie cywilnej i tutaj bardzo mnie cieszy deklaracja premiera Kosiniaka-Kamysza. My już również zgłosiliśmy się z propozycjami różnych rozwiązań, jak to można zrobić, ale to też jest kwestia przemyślenia tego szerzej. Znaczy, ja teraz na przykład prowadzę zespół do spraw pracowników niemedycznych w ochronie zdrowia. Tam są na przykład również technicy, inżynierowie. I teraz oni muszą być przeszkoleni z tego, jak postawić sprzęt na nogi w sytuacji, w której serwis nie dojedzie. To znaczy, ten szpital musi mieć możliwość funkcjonowania i sprawowania jakby tutaj swojej podstawowej funkcji, czyli zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego ludności w sytuacji, w której serwis zewnętrzny, który teraz jest głównym serwisem, z którym mamy do czynienia, po prostu nie ma możliwości się pojawić, bo nie wiem, było
trzęsienie ziemi, wojna, cokolwiek, tak? My musimy patrzeć na państwo z perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa strategicznego i dlatego musimy spojrzeć na te obszary, zobaczyć, gdzie musimy wzmocnić poszczególne elementy, ale również poszczególnych pracowników, tak żeby oni mieli kompetencje do tego, żeby zapewniać to bezpieczeństwo. I cieszy mnie, naprawdę mnie cieszy, że to jest jednym z priorytetów i to padło wielokrotnie już i na spotkaniu z parlamentarzystami i na Komisji Obrony Narodowej, że ta ustawa o obronie cywilnej będzie powstawać. Pan Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Znaczy, bardzo się cieszę, że ministrem obrony narodowej jest Władysław Kosiniak-Kamysz. Zresztą ta komisja też pokazała, że podchodzi do tego dość kompleksowo. Zaczyna od strategii, której brakowało, ale też poinformował, co już zrobił do tej pory. To, że brakowało żołnierzy, ta podwyżka 20% dla żołnierzy jest bardzo istotna. 19 miliardów wydanych w chwili na kilkanaście projektów, z czego 18 miliardów poszło do polskich zakładów. Ale czego my nie możemy robić w tej chwili? Tego, co robiono przez ostatnie 8 lat. 8 lat tak de facto jest w dużej części stracony czas, a w części rozbrojone wojsko. Najpierw 3 lata Macierewicza. Co się stało? Ja jestem z Łodzi, ja doskonale pamiętam, jak przyjechała pani Macierewicz z Beatą Szydłą, ogłosili, że rozwiązujemy umowę z Karakalem. Miał być wydział na Politechnice. Miał być zakład serwisowy dla wszystkich Karakali z Europy. Kilka tysięcy miejsc pracy, nie tylko w Łodzi, ale też w innych częściach Polski. I pamiętam 50 śmigłowców. Co się stało? Tak de facto po 8 latach rządu PiS-u, zamiast 50 śmigłowców Karakali dostaliśmy 10 innej produkcji i 80 milionów kar. To jest tylko jeden przykład. Jak popatrzymy na program Wisła. Znaczy, drodzy Państwo, to ja doprecyzuję. Antoni Macierewicz stwierdził, że nie dogadał się z Francuzami, bo Francuzi nie chcieli offsetu, czyli właśnie inwestycji w polskie zakłady zbrojeniowe, ale no, to jest on ta mówił kwota... więcej. On mówił, że cena za wysoka... Ale to jest ta kwota, jeśli Państwo pozwolą, to jest... ile wybory kopertowe kosztowały? No, ponad 70 milionów. To ja przypominam, że tutaj, bo to minister Kosiniak-Kamysz powiedział na komisji, że za to, że ten kontrakt został zerwany, zapłaciliśmy 80 milionów złotych. Przypominam, że w sprawie komisji... Podatnicy, tak jest. W sprawie wyborów kopertowych jest komisja śledcza, a tutaj straty są większe. Ja nie oceniam samego kontraktu. Ja tylko mówię, że zapłaciliśmy 80 milionów za nic. Ale mieliśmy duże możliwości, żeby ta fabryka powstała. Natomiast program Wisła, między innymi, program Homar, to wszystko zostało wycofane. Ten czas w ogóle tych pierwszych 3 lat, ja wspominam i kojarzę z Misiewiczem i z aferami Misiewicza, który został odwołany dopiero po 2 latach. Był w 2 radach nadzorczych, gdzie nawet nie miał wykształcenia, nie miał studiów, nawet nie miał skończonych kursów rad nadzorczych. Znaczy, chodzi mi o to, że ktoś to akceptował. Ktoś akceptował takie rozbrajanie wojska w ciągu kilku miesięcy. On wymienił prawie 97% głównych dowódców. I brał ludzi, którzy w dużej mierze się po prostu nie nadawali. I później nastał minister Błaszczak, który tak de facto stracił czas. Ja nie chcę już tutaj wracać do tej słynnej rakiety, ale to jest taki symbol, która spadła, minister jej nie znalazł, zgonił na generałów, generałowie twierdzili, że go poinformowali, prezydent w tej sprawie się wypowiedział, nie zdymisjonował generałów, okazywało się, że minister musiał wiedzieć, ale nie reagował. Pół roku leżała, znalazła ją przypadkowa osoba, dziennikarze to wszystko opisali. Ale jak pan zwrócił uwagę na te nowe punkty, ja specjalnie to zapisałem, tworzenie nowych jednostek, bo minister Błaszczak często wychodzi, mówi, będzie nowa jednostka w tym miejscu, w tym miejscu. No więc 8 Dywizja Piechoty Armii Krajowej skompletowała, uwaga się, na poziomie drużyny, kilkunastu osób. Pierwsza Dywizja Piechoty Legionów skompletowała się na poziomie batalionu. I oczywiście konferencja prasowa, na której minister mówi, że mamy kolejną dywizję, kolejny punkt na mapie, brzmi pięknie, tylko jak wejdziemy w szczegóły, okazuje się, że tego wszystkiego nie ma. Więc strategia to jest rzecz najważniejsza. Cieszę się, że minister podchodzi też do tego bardzo tak kompleksowo i z drugiej strony zleca polskim firmom. A tak a propos offsetu, bo pan powiedział o Macierewiczu i offsecie. A jaki offset? Pan minister Błaszczak, pan premier Morawiecki załatwił. Przecież wydaliśmy ogromne pieniądze. Kupowaliśmy spółki, więc nie było offsetu. No właśnie. Tu się... Można się jednak odnieść? Tak, to... Bo mamy jeszcze jeden temat, to króciutko proszę. Nie, no bo ja rozumiem taką strategię, w której, prawda, państwo liczycie na to, że Polacy nie pamiętają, jak było przed 8 laty, jak wyglądała kondycja polskiej armii, jak wyglądało podejście do naszej obronności, jakie były relacje z Putinem, jak udawaliście, że nie ma problemu, kiedy, prawda, napadł na Gruzję, jak śmieliście się z tego, co mówił Lech Kaczyński, i tak dalej. Ja rozumiem, że, prawda, u progu rządów chcecie poczuć komfort, że
jesteście świetni, lepsi i nawet biorę na to poprawkę. Ale naprawdę, no o CPK też mówicie, że tam tylko łąka i dobrze wiecie. Może coś przecież o karakalach, bo my o karakalach mówimy, a nie o CPK. Jak bardzo prace są zaawansowane i zanim się wmuruje ten pierwszy, tą pierwszą cegłę postawi, to jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. Przy CPK na przykład Ale nie wprowadzamy CPK, będziemy mieli ale proszę pozwolić, w przyszłym tygodniu. Prawie 50% gruntów jest już wykupionych. Pani poseł, ale nie rozmawiamy o obronności, a nie o CPK. My mówimy o tych stratach, które między innymi przez Macierewicza mamy. A może o Komisji Smoleńskiej, 33 miliony. Drodzy Państwo, może Pan jechać do Siedlec i tam zobaczyć, co się dzieje, jeśli chodzi o wojsko. Przechodzimy. My o obronności. Panie pośle, mogę prosić. Może Pan prosić, idealnie przechodzimy do drugiej części programu. Rozumiem, wydawałoby się w części pierwszej, że wobec takich zagrożeń i wobec potencjalnego sojuszu, przynajmniej mentalnego Putina z Trumpem, powinniśmy współpracować politycznie, ale mijający tydzień pokazał, że z tą współpracą nie jest zbyt szczególnie. Przejdźmy do drugiej części programu. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Politycy Prawa i Sprawiedliwości próbowali siłą wprowadzić Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na posiedzenie Sejmu. Skończyło się to przepychankami ze Strażą Marszałkowską, a prezes Kaczyński zapowiedział, że kolejnych takich prób nie będzie. Pani Mirosława Stachowiak-Różecka, to naprawdę było potrzebne? Prezes Kaczyński skończył całą próbę wejścia do Sejmu deklaracją Straży Marszałkowskiej, że dostała polecenie niewpuszczania Wąsika i Kamińskiego. Wystarczyłoby chyba pójść do Straży Marszałkowskiej wcześniej bez takiej zadymy i poprosić o oświadczenie. Byłoby to samo. Szanowni Państwo, no cóż, no, przy tej okazji zobaczyliśmy, jak to jest otwarty Sejm i jakie zaangażowanie, prawda, było ze strony pana marszałka, żeby, prawda, pokazać siłę i udowodnić, że jednak posłów Wąsika i Kamińskiego do Sejmu nie wpuści. Posłowie Wąsik i Kamiński są posłami, mają prawo do Sejmu wejść i ta zadyma nie byłaby potrzebna właśnie z tego powodu, że po prostu powinni się w tym Sejmie znajdować i głosować. To inaczej pytanie, jeżeli Państwa zdaniem są nadal posłami, no to powinniście na każdym posiedzeniu próbować takie wejście zrobić, a rezygnujecie. Właśnie nie będziemy robić tego rodzaju rzeczy, bo no, ten przykład pokazał, że po prostu posłowie Kamiński, Wąsik w otoczeniu posłów Prawa i Sprawiedliwości, polityków Prawa i Sprawiedliwości chcieli wejść do Sejmu. Tymczasem więcej było przy tej okazji po pierwsze dziennikarzy i rzeczywiście zaangażowana to w Straż Marszałkowska, która miała instrukcję, żeby ich po prostu przez ten szlaban i barierki nie przepuścić. Drzwi do głównego wejścia Sejmu pozamykane, no więc, szanowni Państwo, naprawdę nie idzie o tego rodzaju spektakle i po prostu później, faktycznie... No... Dzień później nie było już spektaklu, ale był Jarosław Kaczyński w Sejmie. Posłuchajmy. Tej władzy, która nieustannie bardziej prawo. Można się wszystkiego spodziewać, nawet zabójstw politycznych. No. Naprawdę? Tak. Zabójstw politycznych? Oczywiście. Drodzy Państwo, ja nie chciałbym, żeby siódmy dzień tygodnia stał się audycją, w której komentujemy wszystkie wypowiedzi prezesa, a z nami bardzo dużo. Natomiast powiedzenie przez lidera opozycji, że władza jest gotowa do zabójstw politycznych, to jest jednak coś, czym musimy się zająć. Zechce pani? Jedno zdanie przynajmniej? Zgadza się pani z tym? No nie używałabym takiego języka, to jest niepotrzebne. Rzeczywiście nie mogę powiedzieć, żebym się zgadzała, prawda, i ufała Donaldowi Tuskowi, natomiast No co, pani poseł? No nie. Marcelina Zawisza, bardzo proszę. Znaczy ja mam wrażenie, że ta inflacja języka i emocji, ona jest nakierowana właśnie na maksymalną polaryzację przed wyborami i prezes doskonale, w sensie ja nie uważam, że te teorie o tym, że on odleciał, że stracił kontakt z rzeczywistością, ja myślę, że on doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje i że generalnie po prostu próbuje w tym momencie najbardziej zmobilizować najtwardszy elektorat do tego, żeby stawił się na wyborach i żeby próbować... przejąć większość. Dobrze, ale jeśli pani poseł, to zawsze pytanie, co dalej? Jeżeli się jednym tygodniu, że Tusk jest jak Hitler, w drugim się mówi, że władza jest gotowa do zabójstw politycznych, no to nawet jeżeli ktoś ma dystans do władzy, no to w Polsce nie było do tej pory żadnej władzy, którą od czasu komunizmu, można było oskarżyć o mordowanie przeciwników politycznych. Jest skandaliczna, ale też prawda jest taka, że generalnie jakby no, to nie są pierwsze skandaliczne słowa Jarosława Kaczyńskiego od momentu, kiedy przeszedł do opozycji, to znaczy to, jak
jak bardzo on się nie może pogodzić z sytuacją, w której się znalazł, jak bardzo próbuje aktywizować ten swój najtwardszy elektorat, to jak bardzo próbuje ugrać na różnych konfliktach, to pokazuje, że generalnie jakby cała ta deklaracja o tym, że oni nie będą totalną opozycją w przeciwieństwie od tego, co się działo, to jest tylko rzucanie słów na wiatr i generalnie będziemy widzieć coraz więcej tego. Muszę patrzę na to z pewnym, z rosnącym niepokojem, ponieważ spodziewaliśmy się tego, że uda się po prostu trochę uspokoić sytuację. To znaczy, ja mam takie wrażenie, że w ogóle cała scena polityczna powinna zrobić 3 kroki do tyłu i zacząć oddychać poważnie. Trudno sobie wyobrazić. Bo potrzebujemy myśleć o właśnie bezpieczeństwie Polski w sytuacji, w której się znajdujemy, gdzie Rosja napadła na Ukrainę. My naprawdę mamy ważniejsze rzeczy do roboty niż zajmowanie się po prostu prezesem Kaczyńskim, który... No tak, ale przyzna pani, że trudno sobie wyobrazić gra na polaryzację. Władzy z opozycją, na przykład mówimy teraz o jakieś zmiany w konstytucji albo w współpracy w sprawach obronności, jeżeli lider opozycji uważa premiera urzędującego za zdolnego do politycznych mordów Adamie Rubas. Niestety prezes Kaczyński utracił kontakt z rzeczywistością. Mateusz Morawiecki kiedyś mówił o tym, że polityka to jest zarządzanie oczekiwaniami. Aż się boję wyobrazić sobie, co mogłoby się zdarzyć, bo jednak słowa mają moc, pewną programującą. Niektóre wydarzenia potrafią katalizować rozmaite nierozsądne zachowania. I ja się boję, żeby tego typu wypowiedzi właśnie nie doprowadziły do jakiejś tragedii, bo myślę, że w interesie cynicznie rozumianym może. Niestety Jarosław Kaczyński udowodnił, że właśnie tak potrafi działać. Może być właśnie eskalowanie do granic, kiedy mogłyby się dziać tragedie. Oni wiedzą o tym, wy wiecie o tym, że sprawa Kamińskiego, Wąsikowa już nie służy politycznie. Że pisowcy już dzisiaj nie chcą umierać, mówiąc kolokwialnie, za Kamińskiego, jak słyszą jeszcze, że najprawdopodobniej również on ich podsłuchiwał, nie tylko przeciwników politycznych. Może słusznie, że podsłuchiwał nie tylko opozycję, ale też swoich kolegów. Z perspektywy państwowej. Z perspektywy państwowej. Może tak, natomiast patrząc na pewne morale w zapleczu tej formacji, no budzi to uzasadnione reakcje, które wyraził może niechcący pan Macierewicz, wyciągając rękę w kierunku pana ministra. Przypadkowo uderzył ministra Kamińskiego. Tak, doszło do rękoczynów, jak niektórzy złośliwie mówią, że więźniowie polityczni zostali pobici przez swoich kolegów. No, trudno sobie wyobrazić, co może być dalej, ale istotnie utrudnia to rozpoczęcie dialogu wobec tych wyzwań, o których mówiliśmy w pierwszej części programu, dyskusji o najważniejszych sprawach dotyczących bezpieczeństwa, jeśli padają tego typu inwektywy wobec potencjalnych partnerów czy uczestników tych dyskusji, to trudno o dialog w takich warunkach. Ja tylko dodam to, co państwo, że według doniesień Radia Z wśród tych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli być inwigilowani, między innymi Pegasusem, są Marek Suski, Krzysztof Sobolewski, Jan Krzysztof Ardanowski, Ryszard Terecki, Adam Bielan, Marek Kuchciński, Tomasz Latos, Arkadiusz Czartoryski oraz Ryszard Czarnecki, pan Dariusz Joński. No, w przypadku jeszcze krótko odnośnie Wąsika i Kamińskiego, bo przecież te zdjęcia obiegły, myślę, jakąś część Europy, a może część nawet świata, bo to niecodzienne zdjęcia i myślę, że w ich przypadku po prostu resocjalizacja była nieskuteczna. Gdyby panowie jednak odsiedzieli ten wyrok, za co powinni jednak, za co byli skazani, to może by zrozumieli, może by zrozumieli, że burt pod parlamentem się nie robi. Ale to nie była decyzja Kamińskiego i Wąsika. Nie, jasne, ja rozumiem. Liczyli. No, Jarosław Kaczyński, ale podpisał ich kolega, no ale też prezydent. Ale nie mówił o Jarosławie Kaczyńskim, to on podjął decyzję o tego typu sposobie, próbie wejścia do parlamentu z Kamińskim, Wąsikiem, przecież nie była ich decyzja. No tak, ale oni chyba mają też swój rozum, rozumiem, że wykonali decyzję, ale wiedzieli, co robią. No w każdym bądź razie uważam, że resocjalizacja jest po coś. Ale w przypadku Jarosława Kaczyńskiego, ja pamiętam, że Jarosław Kaczyński nigdy nie był w stanie zaakceptować przegranych wyborów. Często też używał właśnie tych sformułowania, sfałszowania wyborów, i tak dalej, ale to, co się teraz dzieje, on przeżywa faktycznie niestandardowo. To znaczy, każdego dnia coraz bardziej ten język się jego radykalizuje i czyny jego się radykalizują. Wydaje mi się, że on jest gotowy podpalić Polskę, żeby pokazać, co pan ma na myśli, mówiąc podpalić Polskę? Wyprowadzić ludzi na ulicy, doprowadzić do burt nie tylko pod parlamentem, ale na ulicach. Są ludzie, no wczoraj byli pod Trybunałem Konstytucyjnym, czy w różnych miejscach w Polsce BiS organizuje takie demonstracje. To nie są też żadne gigantyczne, wielkie protesty. Nie są, bo ludzie nie chcą się już na to łapać, dlatego że mają dość podziałów, dość kłótni, dość sporów. Tym bardziej jak na sztandary bierze jednak dwóch przestępców. Żadna partia, żaden lider partyjny nie brał dwóch przestępców na sztandary. Nawet jeśli
nasi zostali ułaskawieni przez prezydenta, przez swojego kolegę. Ale on bierze i pokazuje, że to są bohaterowie w cudzysłowie. Więc wydaje mi się, że on jednak się oderwał od rzeczywistości. On jakby nie czuje, że te sondaże, które za chwilę zobaczy, które już widać, odejmują mu, a nie dodają. I ludzie już mają dość tych podziałów. On chciałby kopać ten rów podziałów coraz głębszy. Więc mam po prostu... Wydaje mi się, że po prostu patrząc na niego, Kaczyński swoimi rękoma dusi partię, którą założył. Ale to jest jego problem. Ja powiem szczerze, nie chciałbym takiej polityki, ale cóż, skoro on to robi, uważam, że dla nich samych się to bardzo źle skończy. Jedno zdanie, pani minister Małgorzata Paprocka, jako nie działaczka Prawa i Sprawiedliwości, ja pani już kiedyś pytałem, co pani sądzi o wypowiedzi prezesa, że Donald Tusk jest niemieckim agentem, więc gdyby pani zechciała też się odnieść do tych zabójstw politycznych, no bo to jest oskarżenie jednak dla całej polskiej władzy, także dla Pałacu Prezydenckiego, że nie jest w stanie powstrzymać zbrodniczej władzy. Redaktorze, i odpowiem tak samo jak wtedy, że w żaden sposób nie jest moją rolą komentowanie wypowiedzi pana Kaczyńskiego, pana prezesa Kaczyńskiego. No ale nie sądzi pani, że to jest przekroczenie natomiast, granic? Panie redaktorze, jest radykalna to narracja bardzo i na pewno nie jest to język kancelarii prezydenta. Natomiast tak sobie myślę, jak patrzę szczególnie na pana posła Jońskiego, ale również na koalicjantów, że państwu jest to niezwykle na rękę. 10 minut programu, wszystkie newsy, wszystkie informacje odnoszą się do wypowiedzi 40 minut kolejnych wypowiedzi globalnej. Wypowiedzi pana prezesa i mają państwo święty spokój. Nikt was nie pyta o kwotę wolną, kiedy będzie. Nikt was nie pyta o babciowe, nikt was nie pyta o plany na ceny energii. Rozmawiamy o wypowiedzi czołowego posła opozycji. I tylko tyle. W przyszłym tygodniu porozmawiamy po spotkaniu pana prezydenta o CPK. W pierwszej części rozmawialiśmy o sytuacji na Ukrainie, która wpływa na sytuację w Polsce, więc naprawdę są poważne tematy, pani poseł. Ale to nie był, panie redaktorze, to nie był zarzut tutaj do programu, bo oczywiście to jest jakiś wycinek. Natomiast no, prawdą jest, że jest to państwu niezwykle na rękę. Rozmawiamy któryś tydzień o kwestii absolutnie oczywistej, bo rozstrzygniętej przez Sąd Najwyższy, czego państwo w ogóle nie chcą się do tego odnosić, bo nie macie żadnego argumentu, więc wyciągamy kolejną wypowiedź pana prezesa. Czy dobrą? Niedobrą, nie oczywiście, panie redaktorze. Pani minister, tak? Nie chcę zaczynać tej dyskusji, bo sądzę, że zarówno pan poseł Jański, jak i pan poseł Jarubas mają orzeczenie konkurencyjnej Izby w Sądzie Najwyższym. Pani Mirosława Stachowiak-Różecka, bardzo proszę. Szanowni państwo, w odniesieniu do pana posła Wąsika nie mają, panie redaktorze, o czym pan doskonale wie. W sprawie Kamińskiego mają. Ale sytuacja jest identyczna. Dajmy pani poseł powiedzieć. Przepraszam. Pani poseł Mirosława, więc szanowni państwo, rzeczywiście pan Kamiński i Wąsik byli więźniami politycznymi. A na czym polega? Dlatego, że byli ułaskawieni. Tego nawet by kabaret Mrumru nie wymyślił, być, naprawdę. Ale pani poseł, mogę to pytać? Na czym polega pani poseł? Przez prezydenta. Pani poseł, a mogę pani pozwolić dopytać? W grudniu, kiedy zostali skazani przez Sąd Okręgowy, to pani zdaniem za tym wyrokiem stał obecny rząd? Nie powinno być w ogóle tego procesu. Nie pytam panią o to. Czy za tym wyrokiem w grudniu, na podstawie którego trafili za kraty, czy pani zdaniem za tym wyrokiem stał rząd? Bo to byliby wtedy więźniowie polityczni. Tak, gdyby pan marszałek Hołownia nie zdecydował o tym, że w oparciu o decyzję właśnie sądu, oni nie są już posłami, to pani mieliby poseł, immunitet, nie trafiliby do oparciu o decyzję sądu, są pani więźniami poseł, politycznymi. Ale jeśli pan pozwoli, pani bo poseł, naprawdę ale daje, ja panią dopytuję. Daje mi pan dzisiaj w programie bardzo mało czasu pani poseł, i chciałabym jeszcze ale powiedzieć jedno doprecyzować. Zdanie. Powiedziała uważam, pani o tym, że Hołownia na podstawie wyroku tak, coś uważam, zrobił. A ja pytam panią wcześniej. Nie powinni czy ten wyrok do był efektem działania władzy? Byli ułaskawieni, a w więzieniu, kiedy podawano siłowo kroplówkę panu Kamińskiemu, było już jasne, że prezydent podjął już procedurę, która miała doprowadzić do tego, że znowu z tego więzienia wyjdą. Więc w tym sensie rzeczywiście była stosowana przemoc. I szanowni państwo, i tak możemy się boksować. Państwo uważacie, że nic się nie stało. Nie byli więźniami politycznymi. Uważacie, że posłowie PiSu są poza prawem. Powiem jeszcze
jedno, bo mówicie, ja panu nie przerywałam, jeśli pan pozwoli. I jeszcze jedno powiem, bo mowa jest przy okazji Wąsika, próbujecie państwo też, jeśli chodzi o posłów, obciążać ich odpowiedzialnością za śmierć Lepera. No to ja przypomnę, w 2011 roku. Przepraszam, w tej dyskusji oczywiście, że była o tym mowa. To powiedział. I w przestrzeni publicznej o tym mówicie. 2011 rok. Jedno zdanie, pani poseł, jedno zdanie Marcelina Zawisza i jedno zdanie Dariusz Joński. Bardzo proszę, jedno zdanie Marcelina Zawisza. Ja mam jedno zdanie, w zasadzie jedno pytanie. Czy pani posłanka Stachowiak-Różecka uważa, że ludzie mają prawo do sprawiedliwości? Bo generalnie to było elementem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. Że ludzie, ci pokrzywdzeni w tej aferze, mają prawo do wyroku, mają prawo do sprawiedliwości. I dlatego uznano, że nie ma możliwości przez prezydenta wcześniejszego ułaskawienia niż po wyroku skazującym. Właśnie po to, żeby ludzie mieli prawo do sprawiedliwości, bo z tego wynika prawo do odszkodowania, z tego wynika prawo do tego, że ludzie po prostu czują, że państwo stanęło po ich stronie. Wiedzieć, myślę, że ludzie też, dlaczego politycy PiSu czują się bezkarni? Czy dlatego właśnie, że są z PiSu? Te czasy się już po prostu kończą. Znaczy, musi być elementarna sprawiedliwość. Jeśli ktoś złamał prawo, ja wiem, że prezydent może ułaskawić, no ale to nie może tak być. Znaczy, oni zostali prawomocnie skazani. I nie przez rząd Tuska, jak pani próbuje powiedzieć. Przez sądy zostali prawomocnie skazani. Prezydent oczywiście może ich ułaskawić, ale to, co robicie z nimi, i bohaterów, i więźniów politycznych, jest skandaliczne. Tego faktycznie nawet kabaret animerowy nie wiem. Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Pani Małgorzata Paprocka, pani Marcelina Zawisza, pani Mirosława Stachowiak-Różecka, pan Dariusz Joński, pan Adam Jurubas byli moim państwa gośćmi. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.